Yo, show him, baby. Okay, my friend. We want to start upstairs. Sink. Dirty. Tiles. Tiles. Dirty. Dirty. Window. Window is gap. And upstairs, window is gap. Let's go to upstairs first. Przejście robotnicy wreszcie. Będą poprawiać. Yeah, this room. This what? Yeah. Same is gap up. Yeah. You see my friend? Here. Yeah. And here. Here is not too bad. Maybe some. But no, here this is big, one, big. Remove this one and maybe up. Up and this one. And put something. For me, no gecko, no cockroach come in. Oh, okay, good, yeah? good. Important. Okay, good. I can open, it's okay, but here is gecko and leave shed, everyone shed, okay. Night time. This is the problem. Okay, thank you. Okay. I am here, don't worry. If you need something, just ask me. Okay. If you need water, coffee, tell me. Yes. Thank you. A ty gdzie idziesz? Gdzie ty się wybierasz? Dobra, także widzicie, wystarczy pogadać tam z ofisem, z menadżerem. Przychodzę i poprawiałem to, co spieprzyli. To są tylko te najważniejsze rzeczy, które zostały przez nas zauważone. Prawdopodobnie tylko te uszczelnienia tych okien. To już jest po gwarancji podobno, także ja będę musiał sobie to zrobić, ale akurat to była rzecz, którą mogę zrobić i nawet mam te mastyki. Przed wyjazdem machnę tutaj wszędzie te okna. Trzech pracowników za mną przyszło. Tak jak powiedzieli, będą o 8, no są tam 8:30. Jest ok, tutaj pan jeszcze coś będzie robił. Come. Good morning, sir. Hello. Good morning. Okay, you upstairs? Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. Coraz mocniej mnie gryziesz. Czy ja cię tak gryzę, Rudy? A? Czy ja cię tak gryzę? Au. Kurde, ma te kłaki już takie porządne. Jeszcze z tydzień i normalnie będzie tak krwi mnie gryz. A, zobaczcie. Rudy, zawsze jak go biorę na ręce, to mnie gryzie, się boi wysokości. Ale muszę teraz, bo robotnicy chodzą, jeszcze ktoś go nadepnie tutaj. Musisz tu być teraz, Rudy, ok? No. Musisz tu zostać na kanapie. Zobaczcie, jeszcze raz dotykę ten zamszczyt, czy co, coś to jest. Ej. Tylko mi tutaj siko nie z tym czasem. Nie zejdziesz na razie, tutaj będziesz. No i tu majster będzie. Zobaczcie, czyści tą podłogę z farby. I okna poprawia na górze. Jakie narzędzie mają majstrowie z Filipin? O, proszę, będę w puszeczce po farbie. Teraz chyba pójdzie po jakieś tam środki czystości. Zobaczymy. Dobra, coś się dzieje. A gdzie będą teraz przy te okno do góry podciągać? Yeah, maybe I cut this one. And more, yeah. Yeah. Easy? Easy. For you easy, because you made this one, yeah, before? Before... Who doing this one? No. I was thinking, I will be okay, will be okay. Yeah. But no bus. Yeah.
You know, the, for me, this problem, cockroach and geckos coming in. This need, is the main need problem. Spray. I have. I am take from Australia the very strong because one. This area is so many cockroach. I know. See, this one. And ants also. No, this one. Same road. Ah, oh, yeah. Same road, yeah. This is the ants, yeah, ants. Ah, here also is a lot of ants. Dobra, kręcę to pociągną i okej, okay, sort out. And that will be okay. Ja jeszcze mam swój silikon. To im dam. To mi zrobią silikon, glass, metal, silikon, waterproof, this one. I mam nawet kurde gun. Bo oni przyszli tylko okno podciągnąć, ale niech jeszcze silikony mi zrobił. Kurde, gdzieś tu mam. Teraz zobaczę. O, zobaczcie. Mam silikon przywiozłem z Australii. Ten będzie ok. Clear white może być. Dam im gana. To niech mi uszczelnia jeszcze to okno. Oni przyszli tylko przesunąć. A niech dadzą silikony i zrobią to jak należy. Hey guys! Hi! Waterproof silicone clear gun and this one. Yeah? Put like this up will be perfect. Yeah, okay. Thank you. If you have knife? Knife, yeah. Yeah, okay, need to cut. Waterproof is good for window. Yeah. But it's clear, but it's okay, it can be clear. Yeah. Smell? Yeah. No, maybe only 30 minutes. 30 minutes? It's okay, this is from Australia, it's very good. I'm bring here just in case, so you can use. And same downstairs in the bathroom, yeah, the small window. Jak ja lubię, jak robota się posuwa do przodu. Prawda, Grasia? I'll give him silicone for window. When he finish the move up, I can put the silicone waterproof. Did you close my clothes? Where's the clothes? It's here. A Grace. Tutaj pielęgnuje drzewka. Wyrywa tę trawę, co tak szybko rosło, bo tam podlewamy codziennie, dwa razy dziennie te drzewki. Mam jeszcze takie specjalne patyczki do zbierania silikonu. To im po prostu dam, żeby paluchami tego nie zbierali. Może pierwszy raz będą coś takiego używać. Sprezentuję. Też przywiozę to zostawię. Hello guys! Yeah. This is good, can help you. For take out the silicone, like okay. For free. Yeah. Easy. No, don't use the finger. Better this one. Thank you. O, kolejny pracownik się szykuje do wejścia na akcję. Na razie zdejmuje swoje ciężkie buty builderskie. Tu. Jeszcze jeden przyszedł. Czterech. A ty co tutaj? Mieliszysz po palcach. O, a tam będzie łazience tam robię. You can use the lights. It's okay. Okay. Better for you, my friend. Are you clean? You can special. Very strong. Thinner. Yeah. You can take out this one and this one will be okay. You don't need here, will be yeah, take water here. It's okay. Just put all leaf here. And it's on the floor, and also if you see here is also. Yeah? Yes. This. What is this? What is this? Benzene? Thinner. Very strong. O,
pracowników trzeba dbać. Jest gorąco. Dam im po butelce wody na ochłodę. Jest ich trzech. It's here for you. Cold water. Thank you. Thank you. Tam jeszcze tu. Jak będą cały dzień, to jedzenie jeszcze im kupię. W sumie poprawiają po swojej firmie, ale... My friends. Yeah. Cold water for you. Hey, good. Yeah? Cheers. Thank you, thank you. Rudy na posterunku. Grace cały czas sprząta nawet chatę z zewnątrz. Wszystkie ściany zaczęła czyścić. Zobaczmy teraz, jak panowie sobie radzą. No, jeszcze tutaj. Okej. Jakie ma dłużki? Dobra, dalej. Pasują okno, żeby nie było szpar. Podciągną do góry. A ten pan tutaj co kafel czyści tym środkiem mocnym. O, jemu idzie najlepiej. Very good job, my friend. Much better. It's looking like new one now. Before, no new one. Very good. No i jak wygląda to poczyszczenie? No. Teraz jest ok, nie ma tej farby. Jak nowe, powiedzmy. A co tam się dzieje na górze? Jak tam progres? Naprawdę okno? Jakieś metalowe frame tutaj będzie montował. I to powinno zablokować wejście. To jest skubani. Teraz będzie. No i zostało jeszcze czyszczenie z lewu. Zobaczmy. Tym samym. Spirytusem czy czymś? Pinie. It's strong because I smell very strong. Oh. Yeah? Nie wiem, czy mnie porysuje tego zdarza. A kuchnię i tak będę przerabiał. Tylko wyczyścić tą farbę. To big the gap, yeah? Cement on the bottom and metal frame on the top. Yeah. Would be okay? Yeah. And maybe tomorrow put something skin coat like that and paint. Ah, okay, so you come tomorrow? Yeah, tomorrow. What time? Because this one is not dry now. Same. 8 o'clock, yeah. After 8, okay. Zobaczcie, zlew wygląda no prawie jak nowe, no troszkę porysowane, ale chociaż czysty. I tak to będę za 2 lata wymieniał. Thank you very much, my friend. Thank you, sir. Cheers, have a good day. Bye-bye. Bye-bye. No, wyszorował, takie trzeba. Tu dali zaprawkę, zobaczcie. O to to chodziło. But to the... Yeah. It's okay. It's okay. And here is the... Yeah, metal. Oh, that's it. And tomorrow, paint? Maybe now. You can? But it's still fresh, it's okay. Oh. Maybe. But first put a skin coat. The wet one. Okay. And then paint. Okay, did you put the silicone? Yeah, finished. Ah, silicone. Yeah. This clear silicone. Clear, it's okay, yeah, it's okay. Yeah. Silicone is done. Good job. Silicone. No, chyba jeszcze przy tym później pomalował. To jest zostało jeszcze małe okno tutaj w łazience. Ja pozakładałem taśmę. Też parę, oni teraz to wyciągną i zrobię dokładnie to samo. I mam pleś. Co na górze. Cyk. O. To okienko z kibelka.
Dzisiaj wszystko skończę. To jest dobra wiadomość, bo mam wizytę u dentysty o 4. O! Troszkę trzeba się z nimi nie naużerać i przede wszystkim patrzeć im na ręce. Dlatego, że jakiekolwiek roboty budowlane tutaj na Filipinach, to po prostu trzeba być z nimi, rozmawiać, ciągle coś tam im pokazywać, poprawiać, bo oni jak to zrobią po swojemu, to jest tragedia. Dobrze, bardzo się cieszę, że wtedy pojechałem na lekki wku do tego ofisu i powiedziałem, że nie podoba mi się to wszystko, co oni przepchnęli. Siostra Grace odbierała, także no wyszło jak wyszło, ale udało się to wszystko jakoś z nimi dogadać, wynegocjować. I poprawiłem, jeszcze w tej chwili poprawiałem, ale już tak, okno na górze będzie ok, na dole będzie ok. Wyczyścili te kafelki, wyczyścili ten zlew. No i tylko stały te silikony przy oknach, ale to ja sobie sam zrobię. Także cały dzień roboty, 3 ludzi tutaj pracowało. I uważam, że czasami warto po prostu się powalczyć trochę o swoje. I w tej chwili, ja wiem, że to nie jest jakiś tam wysoki standard tego mieszkania. No ale jeśli już tam wiecie, jak już coś tam było zapłacone, to powinno być zrobione tak, jak należy. Zobaczcie, nie wiem, czy będziecie widzieć na kamerze sufit na przykład. To nie jest jakiś taki idealny, zrobiony plaster, jak lustro. Tylko widać takie kurde rysy, fałdy. Nie wiem, jak oni to wszystko robią, ale robią to tak, jakby nigdy, nie wiem, nie mieli jakiegoś przeszkolenia. Tak po prostu, jak im wyjdzie, tak im wyjdzie. No ale dla mnie to tutaj było najważniejsze to, żeby nie było żadnych dziur ani w oknach, ani w drzwiach, tak jak zaraz wam pokażę. Tak samo jak tutaj zrobiłem takie właśnie listwy, które będą chronić, i tak samo z tej strony do tego wszystkie okna, które nie będą miały żadnych szpar i nic mi tutaj nie wejdzie, przede wszystkim kakrocze, gekony i mrówki, bo to jest na Filipinach, to jest plaga. Jak my o to nie zadamy od samego początku i na przykład zostawimy mieszkanie na parę miesięcy, to współczuję otworzyć drzwi i wejść do środka i zobaczyć, co się dzieje. To mieszkanie po prostu się zacznie sypać. Mrówki potrafią wygrzybywać fugę między płytkami i wynosić na zewnątrz. No takie to są cholery. Dobra, czekam jeszcze na tych billerów. Oni jeszcze przyjdą o pierwszej, bo w tej chwili schnie ta zaprawa i wszystko dzisiaj powinni skończyć. Także tak to wygląda na tą chwilę.